Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejny let's play na moim kanale. I dzisiaj zagramy sobie w grę, która wygrała głosowanie, które widzicie teraz tutaj na ekranie. Tak więc tą grą będzie gra, która, że tak powiem, jest w wersji amerykańskiej, jak widzicie. I co my tutaj mamy? Czyżby to było logo Disneya? No z czymś mi się już z jakąś tą gierką kojarzy, nawet z kilkoma gierkami mógłbym powiedzieć, że tak powiem. O, i logo znanej i lubianej firmy Argonaut. Ale zobaczymy, co teraz się będzie działo, tak więc zapraszam was do oglądania. On this fateful night, I command the powers of evil to part the sands of time and make a vision clear. Summon Jafar from the darkest depths and bring him here! Oh, Nazira, my sister. I have been waiting in this dreadful place far too long. Have you discovered what will bring me back to Agrabah? Indeed I have, Jafar. According to an ancient legend, there is a spell of restoration that can breathe precious life back into a long dead soul. Because of the spell's power, artifacts necessary to cast it were banished to the far reaches of the desert. But once I obtain these artifacts, then you to live again, and the world will be ours for the taking! Don't get too excited, sister. Beware of Aladdin and his infernal genie. I underestimated them once before and have paid dear. Don't worry, Jafar. I have a plan that will rid us of the genie and that street rat Aladdin once and for all! What's going on here? What are you doing? Stop! Stop, I say! Leave me alone! Guards! Guards! My, oh yes. I think I'm going to enjoy my stay here. No to jesteśmy po cutscence, która miała tutaj miejsce. A więc tak, jakbym miał powiedzieć w dużym skrócie. Akcja tej produkcji, którą teraz widzicie na ekranach, czyli Disney Aladdin Nazira's Revenge, bo już tutaj mogę zdradzić, co to jest za gierka, w końcu wygrała ona głosowanko. No ale dobra. Akcja tej produkcji została osadzona pomiędzy wydarzeniami przedstawionymi w drugiej i trzeciej części filmowej tej otóż serii. Po śmierci złowrogiego Jafara, miasto Agrabah, coś jakoś tak się nazywało, Agrabah, po raz kolejny wpadło w tarapaty i siostra owego czarnoksiężnika o imieniu Nazira, w końcu jest ona w tytule wymieniona, zamierza bowiem przywrócić go do życia, czyli Jafara chce przywrócić do życia. I w tym celu przejmuje ona pałac i porywa sułtana oraz księżniczkę Jasmine, a następnie zmusza Aladdina do współpracy. I on, chcąc uratować swoich przyjaciół, będzie musiał zdobywać dla niej starożytne artefakty. No i jak on oczywiście wierzy, pozwolą one na wskrzeszenie Jafara i ostateczny podbój świata. Czyli w zasadzie, jak widzicie, całą fabułę wam, że tak powiem, już streściłem w tym otóż zdaniu. Dobra, tak więc bez zbędnego przedłużania wejdźmy sobie w opcję. Oczywiście wyłączmy sobie... Oj, wibracje wyłączmy, oczywiście, że tak. I podgłośnimy muzykę na maksa.
Oh yeah, niech będzie, kurde, muzyka oczywiście dosyć głośno. Tak więc szybka synchronizacja, myślę, że tutaj nie byłaby w ogóle zła. Tak myślę, że jest ona nawet potrzebna. Tak więc dół, góra, dół, góra, dół, góra. X. Jedziemy z tym koksem, proszę państwa. Tak, moi drodzy, to jest ten piękny soundtrack, który sobie tutaj w tle leci. Ja pierdzielę, jak ja go uwielbiam. To jest po prostu coś niesamowitego. Dobra, możemy sobie oczywiście nadpisać saveik i my to oczywiście również zrobimy, ponieważ po co mamy, że tak powiem, zajmować sobie inny slot. Tak więc po nazwaniu sobie oczywiście moim nickiem POM możemy wcisnąć X i rozpocząć szaloną zabawę. Będzie to dosyć ciekawa seria, bo będziemy robili 100% w tej gierce. Tak więc zdobywamy wszystko. Al! Master! Wake up! Come on, Al, get up! Good morning, Genie. What's with the wake-up call? How could you do this to me after all I've done for you? Oh! What made you do it? Weren't those wishes enough for you? Genie, what are you talking about? Come on, Al! Open your eyes and smell the hummus! You're a wanted man! Take a look at this! This has got to be some kind of mistake. By royal decree of the new ruler of Agrabah, Nazira? It's got to be a mistake, Al. Something must have gone wrong at the palace. Oh no, you don't think something happened to Princess Jasmine and the Sultan? Al, you'd better go and find out. But be careful. From the looks of this, I think the palace guards might be looking for you. Street rat Aladdin lives in this hovel. Find him! Oops. I guess I spoke too soon. It's time to do a little magic. Watch out! Hold on to your fezzes, boys, 'cause we're out of here! No to zaczynamy Arabię. Arabia, chyba tak to się powinno czytać, bo tego G nie powinno się czytać. Wow, 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 wow. Ścisz troszeczkę, bo trochę za głośno. Kurde, u mnie w głośnikach, a raczej na słuchawkach jest dosyć głośno. Tak więc Jin przyleciał sobie tutaj do Ala i przyszedł go ostrzec, że Nazira postanowiła, albo Nasira, nie, powinna się chyba być Nazira. Więc Nazira postanowiła wysłać list gończym za Alem. No i co? I my będziemy musieli, że tak powiem, będziemy musieli kurcze pieczone tutaj powstrzymać Nasirę, by Nazirę, żeby nie wskrzesiła Jafara, no i przy okazji uratować Jasmine, no nie? Tak więc to jest chyba najważniejsze, co musimy teraz zrobić. Tak więc tak, X-em sobie skaczemy, bo przy okazji mam kontrolki wytłumaczę. Tak więc X-em sobie skaczemy, kwadratem możemy atakować, kółeczkiem możemy robić coś takiego, a trójkątem chowamy miecz i możemy go sobie, że tak powiem, z powrotem... Możemy go schować i możemy sobie go wyjąć. L1-ką, znaczy, przepraszam, L2-ką i R2-ką możemy sobie tak kamerą ruszać. Tutaj kucamy. A tutaj namierzamy. Tak więc nic szczególnego was nie ominęło. A teraz posłuchajmy sobie tej jakże pięknej piosenki, a raczej muzyczki. Bo uwielbiam ją, po prostu to jest tak charakterystyczna muzyka, że od razu no z niczym innym się nie skojarzy, tylko z Aladdinem. Zresztą posłuchajcie sobie sami i zaraz pogadamy z Jinem. Activated a genie information point. These are a great source of information, so do not ignore them. Did you know that coins are the main currency in Agrabah? Coins can be used to complete many different tasks, and might be useful in buying a thing or two. I got a little hint for you. Collect coins wherever you can. Ja pierdzielę, ale nostalgia w pysk. Czemu ja wcześniej się za tę gierkę na kanale nie wziąłem? Przecież to jest taka nostalgia, moi drodzy, że to jest naprawdę przegięcie pały, nie?
Ojejku, naprawdę. Coś pięknego. A ta muzyka naprawdę... No jest piękna, kurde. Sam w ogóle pomysł na poziom, w ogóle... Coś niebywałego. You can get a good look around by pressing L1 on the controller. This can come in handy if you want to aim one of your throws, or just take in the gorgeous sights. W sumie nie wiem, po co ja Gina zostawiam, skoro tak czy siak tłumaczyłem wam odnośnie kontrolek, tak więc bez sensu totalnie. A co my tu mamy? You know, Al, red gems are very precious and very valuable. If you collect them on a level, you'll enter my mysterious magical lamp and get a chance to earn a special bonus! Tak więc zbierając chociażby takiego Red Gema, którego przed chwilą zebraliśmy, będziemy mieli możliwość dostania się do specjalnego bonusu, tak więc... A raczej po prostu do bonusu, no, nazywajmy rzeczy po imieniu, tak więc, moi drodzy, no, będziemy tutaj robili 100% dlatego, że będziemy robili też rundy bonusowe, kurcze pieczone, czemu nie? Zdobyliśmy, kurde, ten... Checkpoint i przy okazji monetę, co to jest za moneta, wytłumacz nam, Jean. Al, this isn't just any token, it's a genie token, which gives you the chance to win valuable prizes on my genie wish machine. Just find as many as you can, and at the end of a level, you'll get to the wish machine. Trust me, kid, you're gonna want to collect as many as you can find, 'cause the prizes are worth the extra effort! Tak więc, tłumacząc na język polski, te monety są specjalnymi monetami, gdyż kiedy przejdziemy poziom, będziemy mieli taką machinę, która pozwoli nam wylosować oczywiście tam w różnych, coś jak takie koło fortuny, nie wiem nawet jak to wytłumaczyć. W każdym razie te dwie monety, ponieważ tutaj mamy dwie monety do zebrania, pozwolą nam na ewentualny restart, jeżeli powiedzmy za pierwszym razem się nie uda, to jeszcze mamy jedną szansę, żeby uderzyć w bingo, że tak powiem, albo zdobyć bingo. Whatever, jak chcemy sobie to oczywiście tłumaczyć, moi drodzy. Dobra, tam wyżej jeszcze nie idziemy, bo chcę, jestem ciekaw, co Jean tutaj nam jeszcze powie, kurczę. A, dobra, to ja wiem. Dobra, to nie musisz mi tłumaczyć. A tu? A, kamera, dobra. Myślałem, że coś ważnego będzie tłumaczył, dlatego wolałem mimo co się zatrzymać i posłuchać, co ma nam do powiedzenia. A tutaj co byś miał nam do powiedzenia? Hey Al, get your sword ready. There's a guard down there. Press circle to block his attack. A, blok i atak, dobra. Możemy oczywiście blokować. Kurde, widzicie, ja bym prawie zapomniał, kurde, red gema, to by było przykre, czerwonego gema bym zapomniał, to byłby wstyd, proszę państwa. I tutaj mamy oczywiście napoje Gina, które również leczą nasze zdrowie, co możemy zresztą zobaczyć, chociażby teraz na chwilę zniknę i wam pokażę, że to jest nasze zdrowie i jak wypijemy taki napój, to po prostu się pasek do pełna zapełnia. Ale to myślę, że domyśliliście się raczej. Nie bez powodu się raczej je zbiera. Dobra, co my tutaj mamy? Co tutaj mamy do zrobienia? Slajdować możemy. Patrzcie, kurde, w szczury będziemy slajdować. Kurde, chodź tu, szczur. Ale cię dojadę, kurde, patrzcie, jak ci wyslajduję w mordę teraz, pa, widzisz to? Pa, kurde, gościu, pa, widzisz, jak w ciebie wslajdowałem? No, kurde. Psst, hey pal, some guards have keys that you can use to open doors and gates. Spoko, dzięki za info, fajnie. No, elegancko, już nawet klucz zdobyliśmy, widzicie? Patrzcie, nawet nie trzeba było się jakoś super starać. Dobra, on tutaj by... Jean ogólnie nam by tutaj tłumaczył, że te owocki, co tutaj mamy, to powinniśmy... A nie, przepraszam. A, widzicie, kurde. Ach, zeskipowałeś Jeana, kurde, cwaniaku. To słuchaj go jeszcze raz. No dobra, nie ma problemu. Jean, chodź tutaj.
Porozmawiajmy. Did you know that you can daze guards, dispose of enemies and hit targets by throwing apples at them? You have to put your sword away using triangle, then press the circle button. Then you need to sneak to the apples as the vendor sleeps. But be really careful. If he wakes and sees you taking his apples, he'll take all your apples. No, więc chodzi po prostu o to, że musimy sobie teraz namierzyć oczywiście tutaj twarze, znaczy twarz. Musimy wycelować sobie w te zdjęcia Jafara i po prostu kwadratem rzucać tymi oto owockami. Uuu, kurde, dwa naraz, widzieliście? Przed chwilą zbiłem. Dwa naraz, kurde, poszły. Nice one, kurde. Hey, Al. Over here. This is a switch. Hit it to make it work. Okej. Hey, Al. Dobra, więc teraz oczywiście uruchomiliśmy sobie platformę, która poleciała sobie do góry i zaraz tutaj nam na dół zleci. Ogólnie jeżeli chodzi o moje wspomnienia z dzieciństwa, to gierkę prawie przeszedłem, prawie Aladdina ukończyłem, prawie, bo niestety nie do końca przeszedłem grę, o czym później sobie porozmawiamy dokładnie, w którym poziomie przestałem grać w tę gierkę. Ale za dzieciaka nie robiłem 100% w tej gierce, często game overowałem, ponieważ była to dla mnie dosyć trudna gierka. I to nie powinno być dla nikogo zdziwienie, bo dla dzieciaka zwykle takie gierki są z czasem, znaczy z czasem, po prostu są trudne dla dziecka młodego. No kurwa, ja miałem 5 lat wtedy, kiedy pierwszy raz tę gierkę zagrałem, a może nawet nie, chyba z 7 lat miałem. No coś takiego, w każdym razie chodzi o sam fakt, nie? Ale zagrywałem się dosyć sporo w tę gierkę i mam bardzo fajne z nią wspomnienia, raczej nie mam jakichś złych. Okej, czyli po prostu Jin nam tutaj wytłumaczył, że musimy teraz skoczyć tak oto na tą linę i zjechać! Oh yeah! Zresztą widzieliście, kurwa, żeby nie było, że to jest jakaś, nie wiem, desynchronizacja audio, no bo może to tak brzmieć, ale uwierzcie mi, to nie jest żadna desynchronizacja, po prostu ja nie wyrabiam z akcją w tej gierce, bo tu wszystko za szybko się dzieje. Dobra, X. X, X, X. No. Zaczynamy teraz coś, co powodowało u mnie koszmar za dzieciństwa. Jakoś przerażała mnie ta gęba Gina zawsze, jak byłem mały. Dostaliśmy srebrne główki Ala, czyli mamy ekstra życie. Nice one. Co teraz będzie? Co teraz będzie, moi drodzy? Wygraliśmy znowu. O, ekstra kontynuacja. Proszę, kurcze pieczone. Teraz się będzie działo, ponieważ teraz będziemy robili rundę bonusową, która za dzieciaka napsuła mi krwi. I to nie raz, nie dwa, tylko z paręnaście razy. Jedziemy z koksem. Al, you have 45 seconds to collect 100 coins. Jedziemy. Jedziemy, proszę państwa. 45 sekund. Zbieramy wszystko. Całe 100 monet. Dawaj. Jedziesz. O nie, jedną monetę. O tak. O. Szybko dawaj. Yeah! Blue Genie Gem! Kurwa, widzicie? Gima zdobyłem niebieskiego. Dobrze. O, kurde. Niebieskiego Gima zdobyłem. Kto by pomyślał, kurde, żeby Gima zdobywać? No proszę cię, on w Biedronce musi pracować. Dobra, oczywiście, że sobie zapisujemy.
Tak jest, nadpisujemy sobie nawet sejwiki. W ogóle ten typ z tą kurde wazą, czy nie wiem co on tutaj trzyma, mnie zawsze rozpierdalał, nie? Bez kitu. Jak ja zawsze widziałem ten loading albo save screen. No dobra, zaczynamy Arabię poziom drugi w takim razie. Co tutaj mamy do zrobienia? Już zaraz zobaczymy. Za chwileczkę zobaczymy, co tutaj kurde ciekawego będzie na naszej drodze. Aaa, takie buty. Aha! Aha! Kurczę. Dobra. Wystarczy teraz unikać tego oto typa bomby. Zaraz nas chciał, kurde. A nie, nie chcę, dobra. Mi się zawsze wydawało, że ten typo ział ogniem. Przynajmniej tak mi się wydawało, ale no najwidoczniej mogłem się pomylić. No, każdy ma prawo się pomylić raz w życiu. Natomiast ja się teraz bardzo mocno oporzyłem. Co skutkuje tym, że Al miga na czerwono, a raczej już przestał migać. I jak słyszycie, muzyka, która nam towarzyszy w tle, to jest ta sama muzyka z pierwszego poziomu, tylko w troszeczkę innej wersji, takiej bardziej spokojniejszej, bym mógł powiedzieć.